I nam zostaje jeszcze tutaj step 39, 331 Szczupak. Choć pierwsze prototypy Szczupaka ukończono w latach 60., losy tego modelu były stosunkowo burzliwe. Choć zapotrzebowanie na wydajniejszy, wyspecjalizowany samochód ciężarowy było wysokie, prototypy musiały rywalizować z pochodzącymi z nowego zakładu Azov projektami, w których silnik umieszczono pod kabiną. Okej. Model 39331 wszedł jednak do produkcji w połowie lat 70. i odniósł taki sukces, że ćwierć wieku później, czyli 25 lat, tak, chyba, wciąż produkowano jego zmodernizowane i poprawione warianty. I teraz tak, mamy AWD zawsze włączone. Blokadę dyferencjału zawsze włączoną, także zajebiście. I zbiornik paliwa 250 litrów. 81 800. I tak, na razie mamy moc do masy. Najpierw zacznijmy od. Będzie specjalne malowanie, widzę to dobrze. Dobrze. Step. Ten jest spoko nawet, nie? Kolorek może być. A specjalne malowanie. Mustang, orzeł, to oczywiście zostaje. Teraz sobie zrobimy końcówkę, to żeby mieć to z głowy figurki. Myślę, że na razie nie. Nie będzie. Już chyba to nie. To nie. I to nie. Dobra. Dobra, zobaczmy. Tak wygląda. Znaczy, jak wygląda w środku. No proszę. No, lata 60., 70. ewidentnie. Tak jak napisane. Taki klakson, jedna oś skrętna. Mamy opon na razie ile? Na 4, 8, 10 opon, tak? Ile pali na razie? Bez niczego. 2,5. 2,5. Fajnie, bo wydech mamy pod spodem. Silnik 180. Następny silnik 160, 195, 210 koni, a tu S, ok. Spalanie zosu? Nie, teoretycznie. 240, 3,1, no jednak wzrosło spalanie. W takim razie S plus będzie tylko na silniku 240 koni. Ok. O, ale silnik tylko 120. Panie kochane. No ale nic. 3,6, a tam było spalenie 3,5. Ale że to aż tak spadło. Tak. Trzy i jeden, 240. No, spadło. 240 koni. Mocno zmodyfikowany silnik, który poświęca. No właśnie.
120, no nic, ale chyba tak trzeba będzie zostawić 3,6. 3,6 spalanie, dobra. 180 skrzynia. Jedenaście, 300. Nie. Wysokozakresowo pewnie też nie. Nie. Czyli zostaje nam skrzynia terenowa i spalanie jeszcze nam wzrośnie. Tak jest. Mamy 220, ok. I ta skrzynia zostaje 4,4, czyli pali tyle co traktor. No. 4,4, a na słabszym silniku. I 8. Jeszcze zobaczymy, jak będzie z kontenerem. Jeśli nam spadnie moc do masy, wtedy będziemy kombinować. 3 i 8. Ale na potrzeby testu to na razie założymy najmocniejszy silnik. Zawieszenie można dać. Opony będą wymagały podwyższonego zawieszenia? Nie. Nie będą wymagały, z tego co widzę. Damy podniesione zawieszenie. O, taka sama wartość? Tak. Opony. Błot na 43, a mamy na krokodylu 41, tak? To błotne, niska doskonała, czyli wszędzie mamy tak samo. Czyli między dwoma. Aha, 43, nawet nie ma co się zastanawiać. Myślę, że te będą miały zdecydowanie chyba najlepsze właściwości, tak mi się wydaje. No, uniwersalny był. Wyciągarka od razu zaawansowana, średnia. Koło zapasowe niekoniecznie, snorkel, gdzie on ma? Aha, tutaj ma, tak? Damy z tyłu wyżej. Rama, dodatki, co tutaj możemy zamontować? Dźwig, ale właśnie, już tutaj nam spada i tam na tym najmocniejszym silniku, aż o 3 kreski. Aż o 3 kreski, także no widać, że tu aż o 4 kreski, no właśnie, to jest ta różnica, zaraz sobie zobaczymy. Teraz tu nie spada, tu jest to długi kłód, tu spada o 2, wan 2, 1. O, wróć, nie to. Czyli jak widać, no jest niesamowita różnica. Tak. Jest różnica. Czyli tak, stanęliśmy na żuraw do załadunku kłód LP4, czyli ciężki żuraw. Na silniku tym SC mieliśmy 4 kratki. Tutaj do długi kłód zestaw. Plus oczywiście trzeba naczepa, żurow do załadunku kłód. Dodatek van, czyli 800 części naprawczych, 6 kół zapasowych, moduł wibratora sejsmicznego, zbiornik paliwa. Aha, przeszkadza, widzę tamten snorkel, dobrze wiedzieć.
a to zwykła cysterna 1800. ADS, silnik spada do S-ki, o, widzicie. Siodło wysokie, siodło niskie. Materiały do naprawy bagażnik, i tu mamy zbiornik paliwa 80 litrów i część naprawczych 150. Dobrze, bo tu przez to najmocniejszy silnik, on jest delikatny, bo chyba tylko 120 punktów wytrzymałości, także no, trzeba będzie bardzo uważać. Część naprawczych 150 i zbiornik paliwa na 80 litrów, czyli tutaj mamy karnistry 2 po 40 litrów w każdym. Ok, to na pewno. I burty platforma, i tutaj dodatkowe 60 litrów, czyli 80 i 60, to mamy 140 i 250, czyli w sumie 390 litrów. Czyli więcej jak na Tajze na przykład. Ok, zobaczmy co tu ma. O, jakiś to na pewno, myślę, że polimerowa. A może być. Na dachu coś możemy zamontować. Nie zamontujemy nic, bo mamy raka. Zderzak. Nachylony jest taki. O, jest spoko nawet. Tu okrągłe światła i myślę, że nawet go zostawimy, ile on jest wart. 1100. Okrągłe. Jak najbardziej, jak najbardziej. Będzie to osłona również silnika. Różne. Aha. Tu sygnalizator OK. Klakson i klakson to jest niepotrzebne. Tylko wizualnie się zmieni, dźwiękowo nic. I tutaj. Aha. Dobra. Wydech fabryczny zostawiamy. One jest pod spodem. To nie damy rady zobaczyć chyba od tej strony. Nie. Nie jest pod spodem. Obręcze. Możemy coś zmienić. O! Zajebiście. Te mi się bardziej podobają. Wygląd i tutaj ok. Przyjdziemy się na chwilę na pusto. Czekaj, zobaczymy, czy można podpiąć. Mamy w tym momencie S+. A HDS-a nie zamontowałem. Zaraz zobaczymy, czy to HDS wejdzie jeszcze. O, właśnie. Zajebiście. Można podpiąć. Siemanko, Paweł, siemanko. No pomaleńku, pomaleńku. Dzięki. Zapomniałem jeszcze o HDS-ie. Czyli jednak no, tylko na najmocniejszym silniku trzeba będzie jeździć. O, damy radę. I tu nam spada silnik na S. Z S plus. Z S plus. Na S z HDS-em. Tak, tak jest. I teraz, jakbyśmy wzięli silnik ten 210 koni, to tutaj nam zobaczy, jest spada na A. No jest niesamowita różnica, nie? I teraz zobaczmy, czy będzie można podpiąć przyczepę. No i ekstra. Czyli by był samowystarczalny, ale to tak się wysunął do tyłu, to nie wiem, czy damy radę. Chyba będzie już za mocno, bo mamy przesuniętą tutaj pakę do tyłu mocno, także chyba nie damy rady, ale zobaczymy. Da radę?
Oj, ale jazda. Dało radę podczepić. No grubo, słuchajcie. No to ja nie mam pytań. Byłem przekonany, że nie dam radę. Tak się przesunęło wszystko, nie? A tu proszę, jakie miłe zaskoczenie. Czterdziestki to chyba trójki są? Przyjdzie mi kawałek. Zobaczymy tutaj, jak będzie palił na pusto. I zimnogórsk i kontener. Mam nadzieję, że tu wejdzie kontener. Blokada dyferencjału włączona, AWD test cały czas, także niesamowite plus. Także no tutaj tylko najmocniejszy silnik będzie palił zdecydowanie więcej, no ale no niestety inaczej to będzie lipa. Na pusto 13 litrów prawie. Nie mam pytań. Okej. To także słuchajcie, tak to wygląda. Tak to wygląda, także będziemy mieli teraz 130 tysięcy, panie kochane. Przetestujemy go sobie. Step 39, 331 szczupak, także na najmocniejszym silniku z HDS-em. S inaczej na silniku tym 30 koni chyba słabszym mamy już chyba A, czyli w sumie na dwie kratki 3 można powiedzieć już spada, także no tutaj chcąc transportować cokolwiek i tak dalej i plus KDS, no to bez tego najmocniejszego silnika no to nie da rady. O, wrzucił nawet czwórkę. No coś takiego, to nieźle. Redukcja, ale tylko redukcja i idzie. Trójkę wrzucił. Aha. Okej, opony błotne. Oczywiście. Zobaczmy, jak tu sobie poradzi. Przejazd przez rzekę. A, i nie przeszkadza ten snorkel tutaj. O, to zajebiście do HDS-a, no to dobrze. Pod cysternę przeszkadza, ale pod HDS-a już nie, no to już zajebiście, bo wtedy byśmy mieli już prawdopodobnie zalewany silnik, nie? Ale no, jest ok, jeśli chodzi o tutaj przeprawę szczupaka, stepa. Nie jest źle. Nie jest źle. Pozytywnie to można powiedzieć, ten teścik zaliczył. Jak najbardziej. Jak najbardziej tak. Także no jak widać no tutaj ten silnik musi być najmocniejszy, jeśli HDS i transport towaru, to pewnie przy założeniu kontenera podejrzewam, że może spaść. 43 cale mamy opony błotne. No i tak tutaj 30 koni mniej już jak widać, a
czyli już nie S+, nie S, a czyli w sumie o 3 wartości w dół. Bez KDS na najmocniejszym silniku mamy oczywiście S+, nie? Dokładnie tak. I jak to przez ten środek? Ja to podobnie widzę. Witam, witam, Jaro. Wpadłeś na samą końcówkę, ale warto będzie sobie obejrzeć, jak będzie live już na moim kanale, bo działo się dużo. Jeździliśmy krokodylem, dwoma nowymi ciągnikami i na koniec step 39331 szczupak. Także no tylko najmocniejszy silnik, tylko i wyłącznie, a te zbiorniki dodatkowe mamy tutaj, 60 litrów, elegancko. Także w sumie, no dużo paliwa, chyba 490 litrów, jak dobrze liczyłem, 250 i 140, tak. 390 litrów, przepraszam. No i zobaczymy. A to prawdopodobnie jeszcze moc pewnie spadnie, coś czuję. No to jednak kontener, no to. A dokładnie to, co mówiłem, także bez HDS abyśmy mieli S, nie? Tak jest, dokładnie tak. Panie kochane. Ale zajebiście, tu jednak dwa ładunki wchodzą, także dobrze wiedzieć. Na krokodyla jeden. No delikatny silnik, tylko 120, także trzeba uważać, ale to jest najmocniejszy silnik. I tylko no, no nim trzeba, nim. Bo tu słabszy silnik to by było jeszcze spadek mocy. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. Step 39331, szczupak w akcji. Dostawa kontenera do przetwórni drewna. A, dobrze, dobrze. No ale normalnie skręca, nie tylko co te przygubowe traktory. Zobaczymy, jak będzie spalanie już z ładunkiem. I czy będzie stabilny. Wow. Przesadziłem, ale utrzymał się. Można powiedzieć. Że się utrzymał. 43 cale opony, no. Szkoda, że nie ciut większe, no ale no nic. Czyli o 1 cale mniejsze, aniżeli od niebieskiego Westerna, nie? Myślę, że powinien by sobie dużo lepiej poradzić, aniżeli traktor. Takie odnoszę wrażenie.
Nie, jest spoko, naprawdę jest jak na razie szczupaczek spoko. Fajne malowanie, to chyba w innych kolorach również zmienia się nam malowanie na brucie, ale to jest specjalne, dedykowane malowanie dla szczupaka. Na te przechyły trzeba będzie uważać, bo już na pewno jak nie wjadę, to wyłoży. To wyłoży nas, 100% nas wyłoży, nie? Nie, jeszcze drugi. Od razu tu sobie wjadę, nie będę tu w ogóle ryzykował. Dobrze, będzie uważać na te przechyły. Ok, od razu zjeżdżamy. Nie wiem, jak on ma, czy on będzie stabilny, czy wywrotny, jeszcze tylko nie wiem, ale nie zamierzam teraz tego tutaj sprawdzać. Ale no, pozytywnie, pozytywnie. Na pewno odczucia z prowadzenia i z jazdy stepem 39, 331 szczupak, bardzo pozytywne. Jak najbardziej. Czasowo też, traktorę pobije w ogóle, to nawet nie ma dwóch zdań. Trzeci bieg, pięknie. No i mamy to. Czas 5:16. Nie, 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 nie. My zaraz wyjeżdżamy, wiesz? No i proszę bardzo. Bardzo spoko, także... Aha, mieliśmy zobaczyć jeszcze, czy... Ale na bank. Tak jak widać, burta się zmienia wraz z kolorem malowania. O, ten jest spoko również, no. Myślę, że będzie fajna alternatywa. Także tak się zaprezentował, się zaprezentowała trzecia nowa ciężarówka, oprócz tych dwóch traktorów, czyli Step 39 331 szczupak.